OK, moi mili, działamy sobie dalej z egzaminem ósmoklasisty do matematyki, i jesteśmy właśnie na zadaniu dziewiątym. Aktualnie działamy sobie z arkuszem egzaminacyjnym z kwietnia 2020 roku, więc przechodzimy sobie do zadania od razu. Mamy zadanie dziewiąte i zobaczcie, ma kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił sześć figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę. Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i to zadanie może nie być takie łatwe, ponieważ nie każdy ma taką jakby wizję przestrzenną, tak i tak dalej. I no to może być całkiem trudne, ale czasami a nawet zazwyczaj będzie tak, że Wcale tej wizji takiej sześciennej mieć nie musimy, bo jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym troszkę inaczej. Zauważcie, na przykład przykład A, ok? Mamy tutaj, zobaczcie, które figury są obok siebie. Mamy na przykład trójkąt biały z kółeczkiem, tak? To zobaczcie na siatkę, czy trójkąt z kółeczkiem jest obok siebie? No jest, stykają się tutaj na przykład tą krawędzią, więc to jest w porządku, nie? A na przykład trójkąt z y, kwadratem może się stykać? No może, bo zobaczcie, trójkąt z kwadratem. A kółko z kwadratem może się stykać? Zobaczcie, tu mamy kółko, tu mamy kwadrat. Czy one mogą się ze sobą połączyć jakąś ścianką? Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Tu mamy tylko trzy ścianki, z trzech ścianek nie stworzymy sześcianu, ponieważ. Jeżeli chcielibyśmy tam naokoło sobie objechać, to potrzebujemy cztery ścianki, ok. A tu mamy trzy, więc tutaj zawsze będzie nam dochodzić jedna ścianka. To akurat będzie ten trójkąt, tak? który nam tutaj moglibyśmy go tu narysować na przykład, żeby mieć taki lepszy pogląd. I wtedy, jak tu sobie coś dorysujemy, żeby tutaj wyszedł nam pełna taka ścianka dookoła, no to widzimy, że to kółko yy, na pewno ten okrąg nie będzie nigdy. Tutaj stykał się tą ścianką z tym kwadratem, więc automatycznie widzimy, że ten podpunkt A odpada nam. No i lecimy sobie dalej, podpunkt B, czyli tym samym tropem możemy lecieć. Kółko pełne z trójkątem. Może się stykać? Zobaczcie, tu mamy to kółko, a tu mamy trójkąt. A pomiędzy nimi mamy inne elementy, które rozdzielają te rzeczy więc mogą się ze sobą połączyć nie mogą, więc odpada, ok następne podpunkt C mamy trójkąt pełny i kwadrat no są daleko od siebie prawda, ale jak złożymy sobie tą kostkę, to moglibyśmy na przykład z tego tutaj zrezygnować i dorysować go sobie równie dobrze z tej strony to by było to samo, to jest ta sama siatka i tak samo by ona zadziałała, ok no, i jakbyśmy to złożyli, cyk i to tutaj, no to te krawędzie pomiędzy nimi tutaj by się połączyły, więc ta krawędź jest w porządku. Co jeżeli chodzi o trójkąt pełny i kółko? No, mamy to połączenie, bo ono jest tutaj. Dobra? Co jeżeli chodzi o kółko pełne i kwadrat? No to jeżeli sobie tutaj to złożymy. I to złożymy, to to będzie tam z tyłu, jakby, ok? Jak sobie byśmy ten sześcian tam narysowali, to to kółko będzie o tam z tyłu pełne. A kwadrat nam wejdzie tutaj na dół, jak złożymy. Więc tutaj tą krawędzią z tyłu też się połączą. Czyli wygląda na to, że naszym kandydatem jest C. Ale sprawdźmy sobie jeszcze D. Mamy kółko i mamy kwadrat. Czyli podobnie jak było w podpunkcie A. Widzicie? Te dwa obiekty nie mają szansy ze sobą się połączyć, więc podpunkt D odpada. Więc siłą rzeczy nie ma innego wyjścia jak po prostu wybrać podpunkt C. I jak widzicie, nie trzeba mieć aż takiej jakiejś wizji przestrzennej, tylko w szybki sposób można zauważyć, czy coś obok czegoś może stać, czy może się skleić jedną krawędzią. Jeżeli może, to dedukujemy dalej. A jeżeli od razu widzimy, że nie może, bo są po przeciwnych stronach, to automatycznie daną odpowiedź możemy wyrzucić. I to by było na tyle.